Witajcie w poniedziałkowy poranek. Jestem na polu. Przejdziesz mi tam? Chyba w słupek delikatnie zahaczyłem. Jestem na polu, które będziemy dzierżawić. O, sarenka biegnie i powiem wam, że ja cię kręcę. To jest prawdziwy test belki polowej. A już tam nie będę cofał. Dobra, stop. Mam cholerny dylemat. Co z tym zrobić? Próbować jechać, to opryskać. Skos jest... Ja wiem, że na kamerze to tego nie będzie widać, ale skos jest naprawdę, naprawdę duży. Ile ja mam tam cieczy? Kurde, no nie wiem, czy to zostawić. Dobra, spróbuję sobie tutaj najpierw przejechać górą. Oho. A chyba ten skos sobie odpuszczę. Albo przejadę na końcu blisko tamtego bagienka przy samym brzegu, żeby mnie tam gdzieś też nie ściągnęło, więc... A wiecie, ja nie mam zamiaru opryskiwacza tu kłaść. Więc... O kurde, tu jest... O, nie, tak to nie będziemy robić. Pole jest uprawione przez przez właściciela. Nie wiem, co tu rosło. Tak miałem wrażenie, jakby albo jakaś pszenica wąsata, albo pszenżyto, ale chyba pszenica, bo tam gdzieś w dołkach są takie pozostawiane. Nie w ogóle, ale mogłem szybciej zajechać. Nie zebrane w ogóle miejsca, więc coś z ośćmi na pewno rośnie. I powiem wam, że tutaj, nie wiem czym to było uprawiane, ale jest sporo takich kopców, takich kup. No i ciągnik mocno skacze i belka też tutaj bardzo mocno pracuje. No i randapuję to. Nie boję się jakby powiedzieć tego, wiem, że jest jakaś tam nagonka i tak dalej, tak. Ale stosuję tu randap, stosuję oryginał. Ponieważ jak tutaj wcześniej chodziliśmy z tatą, no to sporo takich chwastów uciążliwych, jakiś, no i tam jakieś trzciny, tak jakieś takie trawy bagienne. Docelowo chciałbym tutaj zasiać, muszę sobie jakiś punkt wyznaczyć. Chciałbym tu zasiać, no i chociaż tam też taka kurczę górka, nie. Postaram się całą belką to złapać. Właśnie chciałbym zasiać, sam nie wiem co tu zasiać tak naprawdę, bo tu mamy z trzech stron praktycznie las. I w ogóle ta działka jest z dala od jakiegokolwiek, od jakichś zabudowań i tak dalej. Więc, no co jest. Więc prawdopodobnie zresztą widzieliście przed chwilą, że szła sobie sarenka. Więc prawdopodobieństwo tego, że będzie tutaj się kręcić dziczyzna, jest bardzo duże. No i teraz pytanie. Chciałem tutaj zasiać groch, a później po grochu zrobić rzepak. O, tu jest jakieś kolejne bagienko. A później po grochu zrobić rzepak. Tak bardzo mocno się... że to jest jakieś takie... Nie wiem, co to jest w sumie. No i później zrobić rzepak. Albo ewentualnie zrobić teraz kukurydzę, a później zrobić jakiś tam jarę i dopiero później rzepak. No, czy zasieje groch, czy zasieje kukurydzę, to prawdopodobieństwo wejścia dzików jest i tak bardzo duże, więc wydaje mi się, że zrobimy chyba sztukę dla sztuki troszeczkę. Znaczy absolutnie nie będzie to zrobione na odpiernicz, bo to nie o to chodzi. Chyba muszę tam sobie belkę bardziej dociągnąć śruby, mam wrażenie, że troszeczkę lata. Nie będzie to zrobione na odpiernicz, bo to nie o to chodzi. A po prostu groch mam. Groch mam, wyjdzie mi to taniej. I nawet jak mi te dziki tutaj wejdą, no to nie będzie jakiejś tragedii. Wiecie, tak jakby to było, gdyby tutaj. Gdybym zasiał kukurydzę, gdzie materiał siewny jednak no, kosztuje więcej niż groch, prawda? A kurde, akurat na tym skosie, no.
I to mocno na tym skosie by musiał jechać. Dobra, najwyżej tam troszkę odpuścimy sobie. Oby tu żadnych mult nie było jeszcze. No je podbije gdzieś. Mi opryskiwacz wyrzuci. Dobra, tu sobie trochę dojadę. I tak jest te bagno. Belkę do góry. Ja mam, że mam stracha na tych skokcach. Oj, oj, oj. Pomału. Pomału. A napa sprawia wrażenie wywrotnej maszyny. Chociaż nigdy mi się nie zdarzyło i tak w sumie nie słyszałem, żeby gdzieś tam leżała. Kurde, dobra, tu sobie zawrócę. Spróbuję tam może jakoś koło tego bagna też przejechać. Tutaj to powinienem sobie na spokojnie przejechać dookoła. O, mi się wydaje. Chociaż tu też jest takie kurde dziadostwo, nie wiadomo czy to jechać czy nie. A ja tak, jeszcze paliwa mało, no. Wody poligona. 5 litrów, czy tam 4, jak, czekajcie, ile ja wlałem? Nie, dobrze, 5 litrów, około 4,5-5 litrów leci Roundupu 360 klasycznego. O tak sobie pójdę i tam wyjadę do góry. O, tak zrobię. No kurczę, to będzie pierwszy raz na tym polu pewnie, znaczy przez nas stosowany Roundup i prawdopodobnie ostatni, więc i tutaj nie zamierzam go stosować, chociaż zobaczymy co będzie, no bo to nie wiadomo co będzie. Pogoda jest taka, że no, trzeba by trochę większą dawkę dać. Żeby było porządnie zrobione, prawda? O, wyłączajcie. Oj, do góry, dawaj. I teraz włączamy. O, powiedzmy, że mam dopryskane prawie. O, tutaj trochę zostanie. Chociaż chyba, że to tak zrobimy. Ja muszę, tak jak widzicie, tutaj trochę belkę też wyżej trzymać. Nie chciałbym jej gdzieś tam uszkodzić. Wystarczy tych uszkodzeń. No, dopryskuj. O, dobra, mamy to. A, i od razu sobie ten poprzeczniak tutaj przepryskam jeszcze raz. Przelecę tu i tam wjadę też tak do góry. I tak pewnie trzeba będzie na chwasty pryskać, jeżeli uda się to zasiać. Bo tu może być też bardzo mokro od tego bagna. Wyłączę sobie tutaj kilka dysz. I teraz walimy tak. O! A podnoś się, kochana. O! Prawie, że będzie opryskane. O, no i elegancko, dało się. Trzeba nieraz trochę pomyśleć, teraz trochę na dół. I się da. No i tak jak wspomniałem, tu prawdopodobnie jednak zdecyduję się zasiać groch. O, groch mam swój i dlatego pójdzie tutaj głębosz. I wtedy zobaczymy w kolejnym roku pod rzepak. Czy tutaj coś będziemy robić więcej? Czy będziemy bawić się w jakieś melioracje? Czy może ten głębosz sporo pomoże? No to jeszcze trzeba zabrać tą słomę, no to też już właściciel się jakby zobowiązał do tego, że jeszcze ją zabierze. Tą kupę. O, tak jakoś trzeba będzie, akurat na tą kupę wyjdzie mi ścieżka, no. No, także belkę niżej teraz mogę sobie walnąć, o. Kurna mać, taki mijak jeszcze, jasna pogoda. Tak naprawdę, żeby to było dalej od lasu, to najlepiej by było to podpalić i byłby spokój. Bo to już jest stare, podejrzewam, że jak ktoś złapie tego snopka, to on się zaraz rozleci. To tak będzie. Ja już to widzę. Dobrze, że nie ma wiatru, bo no trochę wyżej, tak widzicie, staram się tą belkę trzymać, bo to jest tyle nierówności. O. To szkoda by było, żeby gdzieś uderzyła niepotrzebnie i się uszkodziła. To jest niby 11 hektarów, czy 10 z kawałkiem? Coś takiego. Coś takiego tutaj jest. Więc w sumie ładny kawałek, ale klinów, właśnie jakiś bagienek, oczek wodnych, tu fotowoltaika, tam takie... No tak nie, bo uderzysz w słomę. Tam zabudowania, jedne, drugie, jeszcze słupy.
No i widzicie, jakie tu są góry, doliny, nie? Jakie tu są, jakie tu jest ukształtowanie terenu. Naprawdę. No, pole wyzwanie. Może te góry nie są nie wiadomo jak, chociaż nie, tu też są skłony jak skurczysmok. Ostre, takie krótkie. No czemu ty się nie chcesz podnieść? O, jak na zawołanie. Aż mnie los zaczął swędzić, nie wiem dlaczego. Dobra, za chwilę kamerę zawieszę do tyłu, mam uchwyty. Na nią, że nie mam uchwytów. Chciałem pokazać, jak belka pracuje. No i nie omieszkałem nie zajechać na pszenicę. Tu jest częściowo Dubaj, częściowo Landryś. Czy tam odwrotnie? Chyba tu jest Landryś, tam Dubaj. Kurczę, ale piękna pszenica. Naprawdę, super. Tak mi się podoba, że wow. Mamy dwa, zobaczcie, trzeci liść wychodzi. Rewelka, za chwilę się będzie krzewiła. Chodź tutaj do mnie. Zobaczcie. Trzeci liść. Ona już jest tutaj po zabiegu odchwaszczania. A jeszcze, o, tu wychodził. Tu mamy już kolejny pęd. Czekajcie, moment. Pić mi stąd. O. O. O, jest tutaj. O, pędzik kolejny. Nie, piękna pszenica, naprawdę. Piękna pszenica. Jeszcze widzisz, że ją za gęsto zasiałem, a siałem ją chyba też 250 roślin na metrze. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jestem ciekaw, czy tutaj na tych polach, których tak jeszcze nie znam, czy będzie trzeba poprawiać. Tutaj widać te chwasty, które były, które powychodziły. O, są nie tylko, że są przebarwione, ale są i zwalczone. One jeszcze tu są, ale to już jest po nich. Ale pszenica wygląda super. Tu mi się coś tam zrobiło, nie wiem czemu, jakaś taka kubka. Ale nie, no piękna pszenica, piękna pszenica. Zaraz skoczę jeszcze na euforię zobaczyć, ale tu mi się tak podoba, że wow, po prostu. Jeszcze pięknie zasiane. Tu jest jakiś taki delikatny jakby mijaczek. Aha. Ale to wiecie co, to tam. Dla mnie nie ma to znaczenia, naprawdę, ale zasiane jest pięknie. I pięknie powschodziła. No i jestem na euforii. Tu mam przesiewane paski, bo źle dosiałem, bo mi tu znaczy robili wodociąg i jeszcze tak, ja moim zdaniem do dupy postawili ten hydrant tak w polu, no ale w duszy trzeba będzie go omijać i tyle. I teraz zobaczcie euforię, jak wygląda. Ja cię 1 maja. Ja cię nie mogę. Euforia nam się krzewi. Euforia się krzewi i euforia ma na tą chwilę. Raz, tutaj była za głęboko zasiana, widać wtórny węzeł krzewienia. Ale mamy tak, raz, dwa, trzecie rozkrzewienie. To jest aż normalnie. I tu wychodzi następne. Są tamte górki, ja tutaj siałem, ogólnie starałem się płytko zasiać, tą euforię. Zaraz zobaczę następne, gdzieś tam wyrwę następną roślinę. Zobaczę, jak wygląda, bo tak jak tak pewnie kojarzycie, to tak miałem na około 2 cm ustawiony siewnik, żeby tak zasiać. Tu jeszcze but mi się rozwalił jakiś. Wszedł mi. A tu jest, zobaczcie, tu jest głębiej. Ale jest ładnie zasiało, ładnie. Patrzę, czy nie mam szycy. Ładnie to wygląda. Na tych górkach. Wydaje się, że mogło być to lepiej zrobione, może doprawione lepiej. Widzicie, te górki są trochę bardziej łyse. Ach, ten wiatr. Tam oczywiście ta euforia też jest, też powschodziła. Jest po prostu nie tak mocno rozwinięta jak tutaj. Nie jest tak porozkrzewiana. Dlatego te górki wydają się łyse. Wschody na szczęście tam są. W tamtym miejscu troszeczkę gdzieś ślimak się pokazał, ale wyrzuciłem ten granulat. I myślę, że jest spokój, ale to co jest tutaj, to jest też super. O, i tak mniej więcej właśnie wygląda na górkach. Widzicie, to jest od razu takie przyrzedzone. Rośliny już nie są tak porozkrzewiane, bo mamy co mamy? Mamy jeden pęd,
plus tutaj o rozkrzewienie, które wychodzi tam po prostu, na tych górkach były też takie bryłki jak tutaj i te ziarna leżały między bryłkami. Żebyśmy to zwałowali, dognietli to wszystko, raz, że trochę pokruszyli te bryłki, a dwa, że spowodowali, że te rośliny leżałyby w takim... ta ziemia byłaby, że tak powiem, obtoczone w tej ziemi, to by te wschody były też dużo lepsze, bo nawet tutaj widzicie, wschody są po prostu gorsze, może same wschody może nie są gorsze, tylko rośliny są mniejsze, nie tak bardzo wykształcone jak tam, jak w tych miejscach, gdzie było, że tak powiem, idealnie wręcz zrobione, ale mimo wszystko jest dobrze, jest ładnie. Tu już zabieg odchwaszczenia został wykonany również ekspertem z diflufenikanem. Zobaczcie, jakieś teraz są u siebie rzepaku, bo to jest pole po rzepaku, widać zresztą chyba resztki pożniwne. Ładnie, naprawdę. O, siane było 220 sztuk na metr. A zobaczcie, jak ona już się rozkrzewiała. Jeszcze, o, zobaczcie, samo się wyrzepaku. Tak jak mówiłem, jeżeli one są w takich mniejszych fazach rozwojowych, to nam ekspert w pełnej dawce, tutaj nawet była ciut większa niż pełna dawka, on sobie z nimi poradzi. No dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda w chwili obecnej. Na razie mszycy nie widać. Wszystko jest raczej ok. A miejmy nadzieję, że tak będzie do samych żniw.